Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnia sesja 14 sierpnia, takie ważniejsze działania w tym okresie podejmowaliśmy. Mianowicie 21 września ogłosiliśmy przetarg na dobudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej na terenach zlokalizowanych przy ulicy Przelotowej i przy torze z odprowadzeniem ścieków do przepływowni przy ulicy Polnej na końcu Krawędzi. W sumie będzie to odcinek około 1500 metrów sieci kanalizacyjnej oraz 200 metrów sieci wodociągowej. I jedna i druga sieć w tym docelowym kształcie uzbroi już zabudowane działki w tamtym terenie oraz planowane do zabudowy działki na przyszłość. Przetarg ogłoszony odbędzie się 6 września, a zgodnie ze specyfikacją do przetargu realizacja planowana jest na miesiąc listopad 2019 roku. Jako że podobna sytuacja na dzień dzisiejszy ma miejsce w rejonie skrzyżowania ulicy Przelotowej z Goliosą, to jest na końcówce Przelotowej przy wypadzie na Poręby, gdzie już powstają nowe budynki, a w perspektywie wydzielonych tam zostało bardzo dużo działek budowlanych i ten teren będzie się pewnie w najbliższej przyszłości rozbudowywał. Już w tej chwili mamy wnioski tych właścicieli działek, inwestorów, którzy zabudowują te działki o zabezpieczenie sieci wodociągowej kanalizacyjnej. Dlatego też w tym momencie przystępujemy do projektowania sieci kanalizacyjnej wodociągowej też dla tamtego rejonu. W tamtym rejonie odprowadzenie ścieków docelowo do przepompowni nad Wisłokiem koło stadionu. To są niestety takie miejsca, gdzie ta obecnie funkcjonująca sieć kanalizacyjna po prostu nie ma zasięgu i jest dwie możliwości: albo budować przepompownię ścieków dla tego rejonu, albo ewentualnie nowym kolektorem dostać się do istniejących przepompowni. Co jest wariantem tańszym? No, nowa przepompownia jest zdecydowanie droższa. W miniony poniedziałek dostaliśmy wyboru wykonawcy na dobudowę oświetlenia ulicznego ulicy Zakowieckiej. Z uwagi na wartość kosztorysu inwestorskiego zastosowaliśmy tutaj procedurę zapytania ofertowego. W ramach tej procedury najlepszą cenę zaoferował pan Józef Gielicki z Rymanowa. Wycenił tę inwestycję na 40 000 zł. Prace przy tym odcinku oświetlenia w postaci 300 metrów linii zasilającej oraz 8 latarni programu LED rozpoczną się w październiku. Natomiast cały czas trwają prace nad projektem oświetlenia ulicy Leśnej gminy Monium. Jednak bez szans na ich finał w tym roku. W związku z tym środki na budowę tego oświetlenia zostaną ujęte, zaproponowane w budżecie przyszłego roku. Te problemy są wynikiem raz zmian własnościowych na działkach, przez które miała przebiegać ta linia zasilająca oświetlenie, ale też i brakiem czy wycofaniem się ze zgody na umieszczenie kabla w działce przez niektórych właścicieli. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy pracę i uruchomiona została przepompownia odbierająca ścieki z posesji państwa Turków przy ulicy Górskiej. Jest to taka niewielka przepompownia, no ale w tym kierunku zdecydowaliśmy się iść, dlatego została tam blokowana na działce. Koszt tej przepompowni to 10 000 zł z materiałami, które były potrzebne. Cała inwestycja była tańsza z tego względu, że montaż uruchomienie na siebie wziął Zakład Gospodarki Komunalnej i to wykonali. Przepompownia na ten moment służy tylko i wyłącznie państwa Turkom, natomiast na przyszłość, gdyby ktoś w tamtym rejonie chciał budować dom, to też będzie szansa się podłączyć. I też w kwestii przepompowni, tym razem w formie zapytania ofertowego wybraliśmy wykonawcę modernizacji kolejnej sieciowej przepompowni ścieków.
To są działania, które już od pewnego czasu prowadzimy systematycznie, ponieważ te przepompownie, które były budowane początkiem lat 90., one na ten moment są w stanie, można powiedzieć, krytycznym. Właściwie już wymagają do takiej natychmiastowej modernizacji. Dlatego w tym roku chcemy zrobić jeszcze jedną przepompownię. Tutaj jest mowa o tej koło mostu kolejowego, koło Myćki, tak zwaną. Koszt tej modernizacji, która w tym zakresie ma też montaż systemu monitoringu i zdalnego sterowania, to 46 tysięcy złotych, a sama modernizacja będzie przeprowadzona w listopadzie tego roku. Kolejną natomiast też już planujemy na początek przyszłego roku, tam ten koszt będzie większy, bo przepompownia jest też większa, ale chcielibyśmy w przyszłym roku przepompownię koło Pomów. Od 2 tygodni trwają prace remontowe przy i obok budynku nauczyciela, nauczania początkowego, gdzie na ten moment wykonywana jest izolacja i odwodnienie fundamentów budynku od strony Wisłoka oraz dobudowywany już jest w tej chwili parking z kostki blokowej na pozostałym terenie, na części pozostałego terenu, natomiast reszta zostanie, na reszcie zostanie wykonany parking. Te prace, jak Państwo wiedzą, są realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na ten rok obecny przyznanego dla Sołectwa. Przy okazji też chcieliśmy, ponieważ tam część tych płyt ażurowych, które częściowo parkiem był wykonany, demontujemy i zgodnie z tym, co wcześniej zostało ustalone, z tych pod ażurowych zostanie wybudowany chodnik do cmentarza komunalnego w Mymonie, ponieważ tam od pewnego czasu pojawiają się takie oczekiwania poszerzenia tej drogi dojazdowej do Mymonia. W związku z tym z tych płyt odzyskanych właśnie chcemy to wykonać. Zakończone i odebrane zostały prace przy remoncie drogi rolniczej. Chodzi tutaj o ten 320-metrowy odcinek ulicy Zapowieckiej. Za dotychczas wyasfaltowaną częścią tej drogi remont ten kosztował 35 tysięcy złotych, z czego 28 tysięcy złotych pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ostatnich dniach prowadziliśmy akcję odbioru weterników, od mieszkańców, którzy i w tym roku, i w roku ubiegłym zgłosili nam fakt zmiany pokrycia dachowego na swoich budynkach. Odebraliśmy wszystkie, te zgłoszenia wszystkie zostały zrealizowane. W sumie odebraliśmy 27 ton eternitu, za którego odbiór i utylizację z specjalistycznym zapłaciliśmy 9300 zł. Połowę tej kwoty w odpowiedzi na nasz wniosek pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. W ostatnim czasie w związku z koniecznością podjęcia decyzji co do wykorzystania środków z Funduszu Słowackiego na rok przyszły, na 2016, odbyły się zebrania wiejskie w 3 naszych sołectwach. W Mymoniu i w Porębach zebrania odbyły się 16 września i tam zdecydowano odpowiednio w Mymoniu o budowie z tych środków, o budowie zadaszenia plenerowego obok domu strażaka w Mymoniu. Natomiast w Porębach mieszkańcy zdecydowali, że te środki wykorzystają na wykonanie nowego przystanku autobusowego przy ulicy Rymanowskiej. Natomiast pozostałą część środków postanowili wykorzystać na organizację zieleni wokół stadionu, boiska sportowego i świetlicy w Porębach. Natomiast 28 września, w poniedziałek, odbyło się zebranie miejskie w Besku i na tym zebraniu mieszkańcy zdecydowali, że środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczą jako dofinansowanie budowy placu zabaw w parku w Besku. Jako dofinansowanie, ponieważ środków funduszu dla Beska jest 30 tysięcy złotych, natomiast w tej skali plac zabaw, jak funkcjonuje koło szkoły w Besku, to jest wydatek rzędu 60 tysięcy złotych.
Wszystkie te inwestycje, które zostały już tutaj przez zebrania wiejskie zawnioskowane, zostaną ujęte w budżecie na rok przyszły. W tym samym dniu, 28 września, proszę Państwa, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Besko, na którym przedstawiony został im pomysł utworzenia w Besku lokalnego funduszu pożyczkowego w ramach programu Samorządowa Polska. To jest temat, o którym Państwo słyszeliście na poprzedniej sesji, gdzie przedstawiciel dyrektor regionalny tego programu był tutaj i namawiał nas do utworzenia takiego funduszu. Wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy Besko, czyli ponad 100, na spotkaniu przybyło 15. Przedsiębiorców, które przybyło. Równie, a można bardziej szczegółowo zostali poinformowani co do zasad wsparcia finansowego z tego funduszu pożyczkowego. Na ten moment wszyscy deklarują zainteresowanie i chęć korzystania z takiego wsparcia, o ile zostanie ono, o ile takie projekty zostanie uruchomione. Żeby to można było sfinalizować, potrzebne jest to, co Państwo słyszeliście, zabezpieczenie środków w wysokości 64 tysięcy złotych w budżecie jeszcze tego roku oraz podjęcie stosownej uchwały o przystąpieniu do programu. I to zostawiamy, choć myślałem, że może zrobimy to dzisiaj, ale nie chciałbym tego robić tak pochopnie i zostawiamy to na przyszłą sesję.